tego, jak ja jego oglądam, te traktory, rozumiesz, te 60-tki, te jelenie teraz, rozumiesz, to ty wiesz. Miło, no fajnie, że są tacy ludzie, bo ja go podziwiam, bo tutaj są, słuchaj, tu są cztery pokolenia na tym podwórku, nie? Bo jest twoja babcia z dziadkiem, tak, bardzo babcia. Fajni ludzie. Jest twój tata z mamą, jesteś ty i twoja córeczka. Tak, nie? Teraz cztery pokolenia. Twoja córka się urodziła w momencie jak mój wnusio, ja mam wnuczkę. Mhm. Bo ja mam 54 lata, jestem chyba troszeczkę starszy od twojego ojca, nie? No, mój tata ma 49. Mógłbyś być moim synem. Jesteś fajny facet, powiem ci szczerze, a ostatnio, słuchaj, no. Ja w ogóle jestem z Gdańska, mhm. A wyprowadziłem się pod Kościerzynę. No, wiesz? Na Kaszuby. Idę z twoim tatą się przywitam, no. Przecież, nie? Mogę sekundę ci... No można. Możecie zobaczyć, jak wygląda tam nasza... Ja to obserwuję, wiesz. Panki, a jak zapraszał, no to przyjechałem, nie? Rozumiesz, że ten pan jest z drugiego końca Polski, ten pan z drugiego końca Polski. Nie mów mi pan, bo cię zaraz ten Adam, ciacho. I rozumiesz, że z jednej wioski? Tak? No. Moja żona pochodzi z sąsiedniej wioski. Jak ja jestem w szoku. Rodzice. Tak. Bo ja się wychowywałem, ja mam dziadków, rozumiesz, z Podlasia, nie? Łomża, tamte rejony, nie? No. Obok, rozumiesz, jego żona pochodzi z... A ja nigdy nie mogłem stanąć, rozumiesz, bo tak, tutaj nie wiadę, rozumiesz, oni też coś tam kopią, nie? Tak. A mam czas, mówię, no to wiadę, chociaż dowadź, kurde, żebyście się cieszyli, że ten. Oni tutaj teraz remontują świetlicę. A wcześniej 53 lata pan ma i pan nas ogląda? Ja mam 54, ja cię oglądam od początku, nie? Ojca twojego jak tu chodził, rozumiesz, z tobą w wózku pielucha taka ci widziała. Tak. Marek, czy ty jesteś... To nie ta dekada. Nie, 49. To twój tata tutaj przyszedł, nie? No jak kiedyś się zmieniało. Ale na pewno zupełnie inaczej to wygląda. Mhm. Mniejsze, nie? Ogólnie. Inaczej się nie. Że co? Teraz więcej wygląda miejsca? Na filmie wygląda to większe, chociażby nawet sam ten wjazd tutaj do ciężarówki. No to jest filmowo. Co to za fenomen wjechać ciężarówka? Ale tam jak się zobaczy, gdy jest wąskie, to faktycznie. No jak tym kombajnem tu wjeżdżali, nie? To przesmyk jest. Czemu chodzi zawsze? Ty masz taką samą koszulkę. Ale czemu chodzi tylko zawsze? Krop, ja też mam. Krop. Ale za grą. No. Fajni jesteście ludzie, fajni, naprawdę. Naprawdę powiem wam szczerze, że bardzo miło nam się ogląda. Ja mówię w imieniu, to widzisz, on przyjechał z Podlasia, nie? No. Ja z Gdańska, mówię, ja ci dam namiary na mnie. Co przynieś? Co? Będziesz miał kiedyś. Majster, masz! Dawaj, spadnie nowo. A nie po drugie, nie? Tak! Wolisz kurwa ręcznie, nie? Dawaj! Ty chudy jesteś, ty nie jest coś, czy nie? Nie, no nie. Jak chudy? Schudłem. Ile? 20 ile to już lat? 25 teraz. 25. No, schudłem. A będziesz to podpierał jeszcze, czy wystarczy? Brat już jest dorosły, nie? Tak. Ile ma, 17? O, już zrobił prawo jazdy? Robi, no. Wreszcie. No, jedzie już moja do domu. Córka. Samochodem? Ojciec, chyba traktorem może jeździć. 10 razy podchodziła, nie zrobiła, nie? Ale nie, no Bartek 16-17 lat, on na ciągnik zrobił dopiero. Ty, ale to ostatnio traktor, widziałem, że ci wyzywały, tak? Tak, kukurydzę. Pierdzieliły mi. Ale to kruki? Kruki. No. Widziałem, jak kurwa te śmieci wam tam wysypywali na pole, kurwa, no to jest... No i rok czasu chore, nie? Gmina się zobowiązała, że to usunie i... I Adriana, gdzie mieszka ten, a gdzie mieszka Maniura? 12 km dalej. W stronę Słupska? Tak. Bo oni z tymi kartoflami, nie? Tak. No. Bardzo fajni ludzie, ten jego ojciec też taki poukładany, nie? A ja znowu frytka, lebo, kurwa, wożę tyle lat. McDonalda, tak? Tym niebieskim kombajnem, potem żeście ten z tym korbankiem, rozumiesz, weszli w układ, nie? Fajnie, no fajnie. No pan śledzi wszystkie odcinki. Mów mi Adam, nie mów Adam. Pan, bo mnie postarzasz, ja jestem kuźwa, no to dziadek jestem. Tatą moim byś mógł być. No mógłbym, nie? Słuchaj, ale... bo powiem ci szczerze, śledzę, bo to jest miłe, rozumiesz? Nie oglądam chamstwa, ja jestem wędkarz, ja wędkuję też i oglądam małego rekina z Raciborza, chłopak, który 10 lat też robi takie, wiesz, programy, wyprawy rodzinne, wyjeżdżają z rodziny, bo to jest miłe, wiesz,
Państwa to się nie ogląda, po co ci to? No, Marku, ale, no powiedz. Ale jest, no jest. No, ale jest, no. A ja mówię, kurwa, no i te browary słynne, co no, ty słyszałem, że ty pijesz. Jednak dzień nie 11 pijesz. Lat nie pije, Marku, no, w ogóle. No, trzeba brać przykład, nie? No. 11 lat nie pije, nie? Nie palę już chyba 7, nie? Tylko, że ma problemy z cukrzycą. No. Dzisiaj jechałem po drodze, to kupiłem... To wszystko na P rzucone? Nie, wszystko na P. Na P wiesz co mam? Tylko pochodzić po pasach. Albo popielić, nie? Ale nie ma co tak wszystko na razie rzucać, bo tutaj takiego kumpla miałem, który pił minimum 10 piw na raz. No, taki on był na te piwa cięty, ale nie wiesz? Żyje. Nie, żyje, żyje, tylko że kurwa rzucił piwo i kamienicy się nabawił, laserowo mu rozbijają, sza, rodzi kamienie. Ojciec kebaby, po co nie? Ja tu kiedyś byłem, kebaby. Jest babcia, tutaj pamiętam jak 60 stała dziadka, ta burdowa i tutaj twoja kobieta wsiadała. Mhm. Słynna woda? No. Kurwa, to mogę się... Tu w lewo, bo tu... Tak, Marek będzie zdziwiony, nie? Że tyle napadało. Ale tam chyba macie ładniejsze krajobrazy niż u nas, co? Znaczy, u nas równiny, jest, nie? Nie, wiesz całkiem. Co? Tam też są równiny, jest, bo tak? Wiesz, słuchaj, nie byłeś na Podlasiu w ogóle kiedyś? Nigdy nie byłem. Słuchaj, Podlasie to jest kraina mleka. Jeździłem od małego, jak się urodziłem, rodzice mnie tam zostawili u dziadków moich, rozumiesz? No. Tam były tak, gospodarstwa średnio 10 hektarów, 8 hektarów no. I na tym gospodarstwie było wszystko. Kartofle, pszenica, żyto, owies, nie było kukurydzy, machorkę siali, rozumiesz? Z biedy, bo tam była bieda, rozumiesz, nie? Teraz głównie jest mleko krowa, co nie? Mhm. Teraz, jak się teraz słyną... jedzie, to jest kukurydza. Ja mam takiego kukurydza. Przyjaciela w tej wsi, gdzie jeździłem do moich dziadków, to ma 300 krów, słuchaj. No to u niego jeździłem Waltrą. Ale tam wiesz, no... On jest 3 godziny rano, 3 godziny wieczorem, nie? Pracuje, bo musi iść to wydoić. On na raz doi 14 krów. Byliśmy z żoną moją, słuchaj, pierwszy raz, nie? I on, jego żona pyta się kawę, no zrób, nie, z automatu, automat taki, wiesz, za 3000 przykładowo, no. Nie, on otwiera lodówkę i łaciatę wyjmuje i mleka, tak? Nie? To on ma silosy z tymi wszystkimi komponentami, no. On ma diabetologów, słuchaj, przyjeżdża 3 diabetologów i mu tu serwuje, z krowy bierze, kurwa, wiesz, co wysra krowa, patrzy, jaka, wiesz, bo to jest, krowa to jest fabryka, tak, wiesz, to musi, kurwa, wiesz. Kiedyś się trzymało jedną, dwie i się to były inne rodzina czasy, wyżyła, nie? To były inne czasy, sam wiesz, na łące. Jesteś w tej gospodarce, to wiesz, kurwa, wydziobią ci, rozumiesz, kurwa, szpatę, kruki, kurwa, i co, jesteś w plecy, tak? No, o, patrzę, tutaj jeszcze kukurydza została. Ale dosiwałeś? Co, no? To teraz kukurydzę wozieliście chyba, nie? Sprzedawaliście. Sprzedałeś? Do krowa. No. Sprzedałeś? No. Normalnie można jeść, nie? Ale ty pierwszy raz dopiero, nie? Tylko twarde jak kamień. Słyszysz? Pierwszy raz dopiero miałeś, bo wcześniej nie miałeś kukurydzy, dopiero teraz tak, zaraz, tak, pierwszy raz. Przy tym polu, co te śmieci tam wam wysypali? Tak. No, właśnie widziałem, nie? Zęby połamiecie. No ja mam sztuczne, nie? Ja połamałem zęba. A, bo to można się działo. Jesienią. Jak tyle próbowałem, nie? Bo suszyłem, próbowałem. Trzeba uważać. Miło, jest mi bardzo sympatycznie, że mogłem się złamać. Tu ogródek kiedyś był, a tak owsem jest przesiane, żeby chwasty nie rosły, nie? Miałem, pamiętam, te ogórki. Tak, tu ogródek kiedyś, ale teraz kurde nie mam zbytu, nie? Bo chodzi o to, że ja to wszystko sprzedawałem na lokalnym rynku, nie? Ale twój wujek chyba, nie? Ma takie stoisko. Nie wujek. Wujek, on był w filmie na wujek jako, nie? Bo tak po prostu ksywkę miał wujek, tak wujek się nazywał. No, to taki pan starszy był. I tam właśnie sprzedawaliśmy te warzywa, to wszystko. No ale społeczeństwo się rozleniwiło, ja to mogę powiedzieć, bo teraz więcej osób woli iść po 2 kilo na przykład cebuli, ziemniaka, kupić do Biedronki czy jakiegoś marketu, niż jechać na rynek, kupić sobie woreczek, nie? Od rolnika. Wyobraź sobie. 10 lat temu z Anglii włożyłem ziemniaka do Zakrzewa pod Poznań, do gościa, który tego ziemniaka później przepakowywał, bo było w Big Bagach, a ziemniak był z Izraela. Wyobrażasz sobie? Nic nie warty, kurwa, dziadostwa. Tak oszukują nas. Przerwę wam na chwilę, od bratu wysłałem, gdzie jestem, od razu dzwoni na WhatsAppie. Witam! Siema, siema! Słaby, to ty masz słaby internet. Ale przyczepę ma za to dużą. Siedzi w ciągniku na polu. No. Ja cię obserwuję, słuchaj, tutaj nic nie no, ucieknie. No, nic nie ukryje, no. Tak w domu, nie? Możesz tutaj. Jak w domu rodzinnym, nie? Bardzo tak, fajnie, możesz się wklepać mój numer. Dzień dobry. Muszę iść z panią się przywitać. Babcia wyszła. Płot robili babci. Działem. No, bo ja jeżdżę wielką ciężarówką, wie pani? Obserwuję wnuczka, obserwuję panią. Jest tak miło patrzeć, widzieć.
Ja jestem z Gdańska. Z Gdańska? Tak. Aha, nazywam się Tyszka Adaś. No, a ja jest Olga. Pani bardzo fajną kobietą, taką sympatyczną. Wie pani co? Lubię takich ludzi, bo obserwując tutaj są cztery pokolenia na tym podwórku. No. Jest pani z mężem, tak. Jest syn, tak, z synową, jest tutaj wnuczek. I jest wnusia, prawnusia. I prawnusia. No super, naprawdę fajni ludzie, no. Dbający o siebie. No i pracowite. No ale to chyba no, jakieś tam geny mają, bo pani też jest pracowita. Tak? Widzę, nie? Pracowite? Od kiedy babcia? Patrzę na panią, to moja babcia mi się przypomina. Tak. Moja babcia użyła 90 lat. O, pięknie. Mieszkała na Podlasiu. O, i do 90 roku życia miała 500 kur. O, podbierała jajka i sprzedawała. Ja jeździłem na Finlandię. No, przez Podlasie, no. I to babcia mówi, ja to się cieszę, że ty do mnie przyjeżdżasz. Ja do babci mówię, ja nie do ciebie przyjeżdżę, ja po te jajka zawsze przyjeżdżę. Żartowałem, nie? No tak, no tak. I miło, naprawdę. No, i tutaj mówię z synem, czasami na radiu rozmawiałem, jak jeździł tam po polach. Aha. Zawsze mówi Marek, to przyjedź, przyjedź. Mówi, tam jest taka dziura, nie? Patrzę, dzisiaj wolne. Mówię, no wjadę. Mam akurat chwilę czasu, mnie to wjadę. A Marek idzie? No, tam tutaj siedzi. Tutaj przy budowlańcach. Ale dobrze, że inwestują, dobrze, że idą do przodu, że się nie pogrążają. No nie. Bo dokładasz, widzę działki, hektary. Dokłada. No. Tak. Bo te jadąc szóstką po prawie, po lewej, to są wszystko wasze, nie? Nie, no co drugie, nie? Aha. Co drugie, trzecie, no, nie? Działki takie. Nie stoją. No i tylko i się nie wyciągają. Tylko się cieszyć. Ja się z tego cieszę. Bardzo fajnie, wiesz, i rozwijaj się, rozumiesz, a jak czasami jedziesz i komentujesz, bo tam klik. Weź to. No tak, ja nie ma to co. Boli ciebie, że ktoś ci tam ubliży, czy no, ktoś ci to gryzie, no, bo to wiesz... Nie, ja już się tak przywykłem bardziej do tego, nie? To nie da rady. Nie dogodzi. Słuchaj, rób to, co robisz, bo robisz to dobrze. Jeżeli ty się spełniasz, tobie jest tym dobrze. Tak jest. W czapkę idę, dobrze mówię? W polityce. PiS, jedni lubią PiS, drugi PO. No, a wszyscy muszą być razem, nie? Idę. Wszystkiego dobrego pani szczęśliwej życzę. Drogi. Zdróweczka, chodź i jeszcze zobaczymy tą twoją 60. No, oj Boże. To tu taka inwestycja. No. Ale co, namiot będziecie stawiać? A tu masz no i się wydało, nie? Do kukurydzy. To nie, to jest do rzepaku, stół. Do rzepaku. Ale co się wydało, że namiot? No, bo jeszcze miało nie być mówione, nie? To nie powiem. No, ale to już będzie w odcinku. Aha. Tu będą boksy, będzie ten, bloki betonowe, nie? Ja wiem, trzy warstwy, 1,80 m i na tych blokach będzie zadaszenie zrobione, nie? Żeby ty tutaj mnie kulał, kurwa. Ja mam takie, wiesz, jak chcesz, to mam tu takie kule. Nie szkodzi, no nie. Na operację tata idzie. Mam dziadka, kiedy idziesz na operację? Ale twój tata 19 października. Twój tata też z nogami, tak? Obydwie. Wymienione masz. A ty na biodra. Tą, tą robioną, jak to się nazywa? Endoprotezę. Ale pamiętaj, żeby ci z dwie kalamiki. Dwie kalamiki. Smarownice? Podobno jest to tytanowe czy coś. Bardziej będzie takie chyba graty. A tam już będzie zboże. Tu takie duperele, deski schować, to tamto. Ale szyba pierdolęła, Marek chyba nie zobaczy, kurwa. A on urodny go postawił. Ja wiem, ja wiem. Ja dwa dni chodziłem, na trzeci dzień. No wiesz, tam wsunął. Ty też tego masz już parę czasu, nie? Ale zadowolony jesteś, nie? To dobrze, cały czas chodzi. No. Trzeba coś tylko. Pamiętam ta kierownica, nie? Coś tam się opadała, nie? Nie mogę. No, to siłowniczek, to tamto, to. A to takie drobne rzeczy. Ale wy jesteście... Stawili nowy. Tydzień czasu i nowy walny. Bo wy jeździliście aż tam do kurwa pod tym, nie? No, Nowa Dąbrowa, nie? Nowa Dąbrowa. Nowa Dąbrowa, nie? Do Agrosieci. No, do Agrosieci. Ale drugi wymienili i gwarancji był. I ten jakoś szybko. Teraz widzę już końcówki lecą na przodzie. Wiesz, bo czemu teraz był... też ci pierdolną ostatnio nie wymieniałeś hydraulikę? No to życie, no przecież to jest eksploatowane, przecież też przewalasz, nie? Przewód od klimatyzacji. Od klimy teraz. Ja odebrałem. Ja mówię, miło mi jest was zapoznać osobiście. Przyjechać, bo jesteście fajnymi ludźmi i tej wersji się trzymajmy. Działajcie tak jak działacie, ja was zawsze będę popierał i jak powiem żonie dzisiaj, u kogo ja byłem, czasami się go słuchaj, nie? Czasami. Nie oszukuj go, bo to nie warto, nie? Bo jest też wartościowy. Ale fajny. Jak podenerwuje się trochę, to później wie, że żyje. Marek? No. Adrenalinka do góry. Kawy nie muszę pić. Weź sobie, zrób te nóżki, Marek. Trzymajcie się, miło było was. Na razie. Pozdrawiam. Cześć.